Pytaj Tahira, jeśli chcesz, ale raczej nic ci nie powie. A, przyjacielu, Rajs cię lubi. Widać to. Tak, a po czym? Bo wciąż jesteś pośród żywych. Zadanie, które mam dla ciebie, jest banalne. Musisz tylko odebrać kilka paczek z paru pobliskich osiedli. Których konkretnie? Pierwsze to warsztat Jafara. Jest na wschód stąd. Pamiętaj jednak, że nie wszyscy, z którymi będziesz rozmawiać, będą chętni do współpracy. Potrafisz chyba być przekonujący, co? Chcesz do nas przystać? Bez jaj. Nie wytrzymasz 5 minut. Szczerze mówiąc, fakt niedotrzymania słowa przez Raisa mnie nie zdziwił. Ale GRE nie pozwoli mi zrezygnować. Do tego zwyczajnie muszę wykorzystać tę szansę na zdobycie antyzyny. Tym razem mam zbierać haracz za ochronę od okolicznych grup. Oby potem dał mi w końcu ten lek. Crane. Raportuj. Mam kolejne zadanie od Raisa, ale tym razem będzie niemiło. Kazał mi wymusić haracz od okolicznych grup ocalałych. Po prostu rób, co ci każe, żeby nie stracić kontaktu. Pamiętaj, jaka jest stawka. Te, bez odbioru. Thank you.
zawsze kolorowego dymu. To oznacza zrzut. Zdaje się, że kiepsko się czuję. Ale na pewno ma jakiś plan. Ja nie wiedziałem, co powiedziałem, ale jakoś tego nie widzę. A ty? Znaczy, co on kurde planuje? Odsłuchałem. Thank you.
Ja nie mam! Karim, jestem na miejscu. Trochę ci to zajęło. Sprężaj się z robotą. To dopiero pierwszy przystanek. Hej, mam teraz coś naprawdę wyjątkowego. Ty jesteś Jafar? A kto chce wiedzieć? To nieistotne. Ważne jest to, że przysłał mnie Raiz. A także to, że wisisz mu forsę. Nigdy cię wcześniej nie widziałem. Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś jakimś przybłędą? Odwal się! Co powiesz na to, żebym połamał ci obie nogi i powlókł przez miasto, żebyś mógł osobiście obgadać tę sprawę z Raizem? Na pewno ci wszystko ładnie wyjaśni. Okej, Red. Już widzę, że jesteś jednym ze zbójów Raisa. Tylko oni mają takie gówniane charaktery. Masz, oto moja forsa. Bierz ją. A następnym razem... Przywitam cię jak najmilszego gościa. Mi casa, su casa. Tylko nie rób mi krzywdy, dobra? Karim, to ja. Musiałem staruszka postraszyć połamaniem nóg. I zadziałało, czyż nie? Następny przystanek to osada rybacka. Kieruj się na wschód, do wyjścia do tunelu. Ich przedstawiciel zawsze tam na nas czeka. Słucham. Znaleźliśmy kolejne dwie piątki. Crane, brachu, jak ci idzie? Załatwiam sprawę dla Raisa. Ma dużo władzy i ludzie się go boją. To jest kurde fakt. Słuchaj, stary, czasu mamy mało. Kończy się antytyna i chcę przyznać, ale zaczynam się bać. Staram się jak mogę, Brachu. Wiem. Rozumiem. Chcę, żebyś wiedział, o co idzie gra. Też jestem zarażony, pamiętasz? Nie brak mi motywacji. Dobra. Mam tylko nadzieję, że szybko wrócisz do wieży.
Karim, w życiu czegoś takiego nie widziałem. Wielki, nadęty, zarażony właśnie eksplodował. Tak, nazywamy ich purchawami. Nasi chłopcy używają ich do zabijania innych zarażonych. Strzel do nich, a rozwalą wszystko w promieniu 3 metrów. Kpisz sobie? Zachowaj dystans, a wszystko będzie w porządku. A co z kurierem? Był tam? Nikogo tam nie było. Same zombiaki. Dobra, musisz więc chyba iść prosto do wioski. Szukaj gościa, który nazywa się Gursel. Thank you.
Halo, Karim. Dotarłem do wioski, ale tam jest cała pieprzona horda zarażonych. Pozwól się ich. Bierzemy kasę za ochronę, czas więc trochę pochronić. Halo? Jest tam kto? Siedź cicho. Może sobie pójdzie.
Jest tam kto? Mam odebrać coś dla Raisa. Tak? Kto tam idzie? Przysłał mnie Rais. Mam coś odebrać. O Boże, to jeden z ludzi Raisa. Co ja teraz zrobię? Powiedz mu, żeby sobie poszedł. Jak będziesz miły, to może da nam spokój. Albo lepiej wyślij go do Gursela. On będzie wiedział, co zrobić. Proszę, my nic nie wiemy. Idź pogadaj z Gurselem. Mieszka nad sklepem. Hej, jest tam kto? Ciszej tam! Ściągniesz potwory. Pozbyłem się ich, ale lepiej wzmocnijcie bramę, zanim przylezie ich więcej. Pozbyłeś się? Kompletnie? Jesteś Gursel? Przysłał mnie Rais. A, ty robisz dla Raisa. Coś czułem, że to zbyt pięknie wygląda. Już dość zabraliście. Już więcej nie damy. Firkin, powiedz... Ayla, proszę, już lepiej ja z nim pogadam. Tak nas nie można traktować. Firkin, skopię ten twój zad. Dalej, Firkin, lej go w łeb. Miły Bóg. Kurczę, nie chcę kłopotów, ale płaciłem już w tym miesiącu. Niedługo nic już nie będę miał. To zupełnie nie mój problem. Rais ma dostać pieniądze. Jak nie, tobie i twojej kobiecie może stać się krzywda. W dupie mam twoje groźby. Skop mu zad, Firkin. Weź, daj spokój, Ayla. Dobra, masz. Nic więcej nie mam. Prawdziwy facet by mu dokopał. Nie będę przeszkadzał. Masz chyba większe problemy niż brak pieniędzy. Dobra, Karim, mam kasę od Gursela. Nienawidzę się teraz, ale kasę mam. Od razu do siebie zanika z czasem. Została jeszcze jedna zbiórka ze stacji promów na Starym Nabrzeżu. Jest tu prom? Był, zanim marynarka nie posłała go na dno zatoki. Dziesiątki ludzi ugrzęzły tam, czekając na następny, ale nie było żadnego następnego. Dostały jakieś łodzie? Tak, ale każda łódź, która próbuje opuścić zatokę, ląduje na jej dnie.